Mam dzisiaj dla Was ognistą, gorącą premierę. Ja nazywam się Agnieszka, a dzisiaj w Szumi Bajce będzie o smokach wydawnictwa Dragon. I na wstępie muszę Wam niestety powiedzieć, że okazało się, że ta książka jest bardziej dla mnie, a nie dla moich dziewczyn. Dlatego też dzisiaj w większości ja będę recenzować tę książkę. Książka o legendach, o mitach, o smokach z całego świata. Książka podzielona jest na cztery takie duże działy. Pierwsze trzy dotyczą różnych części świata, w których znajdują się tytułowe smoki. I tutaj mamy smoki z Europy, mamy smoki z Azji. Każdy smok jest bardzo szczegółowo opisany, jego historia, legenda właściwie. Później są opisane jego cechy, jego moce. I jak w dzisiejszych czasach, czy ten smok jeszcze gdzieś w ogóle funkcjonuje? Tak jak tutaj smok chiński, którego pewno wiele z Was kojarzy z kultury chińskiej. Jest tutaj bardzo dużo na jego temat, kilka stron nawet poświęconych. Czwarta część jest troszeczkę dla młodszych dzieci, ponieważ możemy samemu namalować smoka, możemy stworzyć tego smoka różnych elementów z różnych innych zwierząt, więc możemy tutaj na podstawie tej książki samemu zaprojektować smoka. Możemy również poznać prawdziwe smoki, czyli takie, które przypominają w jakimś stopniu smoki. Niektóre z nich mają nawet takie nazwy właśnie smokowe, na przykład niebieski smok, który jest po prostu cudownym zwierzaczkiem. Jeśli tego zwierzaczka nie znacie, to sobie wpiszcie niebieski smok i to jest naprawdę piękne zwierzę, naprawdę boskie. W całej książce znajdziemy mnóstwo pięknych obrazków. Te smoki są bardzo ładnie zilustrowane. Twarda okładka, więc sądzę, że tak no nic się nie poniszczy. Tutaj wytłuszczony druk mieniący się, widzicie, złoty z tej strony również. Więc oprawa naprawdę bardzo, bardzo fajna. Dla kogo w ogóle jest ta książka? Dla jakich dzieci? Wydaje mi się, że dla troszeczkę starszych niż moje. Moja Lili stara się przebrnąć przez tą książkę ze mną, ale momentami widzę, że jest bardzo dużo takich skomplikowanych słów i my musimy się zatrzymać. I ja na przykład całe zdanie muszę jej tłumaczyć i słowo po słówku, żeby ona tak naprawdę to zrozumiała. Dlatego uważam, że to jest jednak dla trochę starszych dzieci. Tę książkę na pewno mogę zdecydowanie polecić miłośnikom gier komputerowych. Temat smoków się na pewno bardzo wielokrotnie przewija i ja jako troszeczkę była miłośniczka gier komputerowych, bo niestety z braku czasu no nie mam kiedy pograć. Widziałam wielokrotnie różne smoki, które właśnie gdzieś są w tej książce, widziałam w różnych grach, choćby w Wiedźminie. Dlatego jeśli chcecie na moment odłączyć wasze dzieci od komputerów, to wydaje mi się, że ta książka może być dobrym rozwiązaniem. Taki na zakończenie jeden minusik. Dlaczego w tej książce nie ma smoka wawelskiego? Cześć, Liluś! Cześć. Podoba Ci się ta książka? Tak. Powiedz mi, które smoki Ci się bardzo podobają, tak? Pokażesz, które smoki Ci się podobają? Mi też się podobają akurat te. Podoba nam się smocza wróżka. O, zobaczcie, taki malutki smok, ale jest słodki, taki słodziak. To jest smok słodziak. I podoba nam się jeszcze ten, taki groźny. Lili się podoba, bo jest czerwony, prawda? Ona lubi wszystko, co jest czerwone. I to jest smok, którego chyba właśnie często możecie zobaczyć w jakiejś grze komputerowej, więc tak mi się wydaje. Ale to w komentarzach osoby, które grają w gry, to może się wypowiedzą, czy to prawda, czy mi się dobrze wydaje. Natomiast co, bardzo Ci się podobała jeszcze historia o smoku chińskim, bo wiem, z jakich zwierząt, z jakich stworzeń ten smok chiński powstał, tak? I jego historia. My wracamy do lektury.
Jeszcze przestudujemy te smoki. Jak dziewczyny namalują swoje smoki, to pewno zobaczycie na Facebooku. A my się żegnamy. Pa, pa. Pa, pa. Pa.